dobry. Szkoła dla większości uczniów to sztampa i nuda. Ale tak nie musi być. Lekcje angielskiego to świetne miejsce do wdrażania nowatorskich metod nauczania. Dzisiejszy uczeń jest coraz bardziej wymagający w zakresie treści, które mogą go zainteresować i zainspirować, a tym samym umożliwić skuteczną naukę języków obcych. Potrzeby współczesnego ucznia i szkoły dostrzegają zarówno autorzy podręczników, jak i autorzy projektu nowej podstawy programowej. Jak więc urozmaicić ten proces dydaktyczny? To szczególne zadanie dla nauczycieli i dla szkoły. Po pierwsze, według nowej podstawy programowej nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek, np. uproszczonych lektur, komunikatorów i mediów społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. Poza tym w szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu e-twinning, projekty językowe. Kształcenie w zakresie języka obcego nie odbywa się w edukacyjnej próżni. Dlatego powinno ono wspierać i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólne. Zatem wiemy już, czym powinniśmy się kierować przy wyborze podręcznika do nauki języka angielskiego, tak aby móc realizować wymagania nowej podstawy programowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z podręcznikami do języka angielskiego nowej ery. Zapraszam na naszą stronę internetową www.nowaeraangielskiego.pl oraz do polubienia naszej strony facebookowej Nowa Era Angielskiego i wzięcia udziału w konkursie Otwórz okno na świat.